Cześć, z tej strony Adam z Atrakcyjnych Domów. Jesteśmy w Dobrej, obok Szczecina. Wczoraj w tym miejscu o godzinie 9 rozpoczął się montaż ścian prefabrykowanych z keramzytobetonu. Wczoraj o godzinie 14:30 zostały już zamontowane wszystkie ściany i później oczywiście czekało nas jeszcze troszkę pracy. Zapraszam do środka, powiem więcej o co chodzi. Wchodzimy oczywiście przez wiatrołap. W samym wiatrołapie, jak widzimy, jest dosyć duża przestrzeń. Tutaj mamy miejsce na szafę. Tutaj po drugiej stronie znajduje się kotłownia. Kotłownia jest naprawdę dosyć spora. Zapraszam, pokażę właśnie jak wyglądają, jak technicznie w ogóle odbywa się montaż. Sam montaż zaczyna się tak naprawdę dzień wcześniej, czyli przyjeżdżamy na budowę, robimy izolację poziomą, czyli tutaj widzimy papę. Wszystkie ściany, tu teraz już tego nie widać, bo jest podbitka betonowa, ale wszystkie ściany, elementy są odbijane, czyli od tego, co naniósł nam geodeta, my od tego rozmierzamy według rzutu montażowego każdą ścianę i na początku i końcu każdego elementu dajemy podkładki poziomujące. Standardowo robimy tak, że wykonujemy obmiar, szukamy najwyższego punktu, tam dajemy 2-centymetrową podkładkę i później do tej wysokości, do najwyższego punktu, dobieramy wysokość względem pozostałych podkładek, tak żeby wszystko było na jednym poziomie. Płyta fundamentowa nie jest wykonana z dokładnością milimetrową. Na tej płycie mieliśmy różnicę około 5 mm, także to jest wartość, którą należy zniwelować. W momencie, kiedy pojawia się dźwig, podjeżdżały auta, dźwig brał ściany, stawiał. Ściany były podpierane za pomocą specjalnych sztyc montażowych. To widać na naszych jednym z poprzednich filmów, który był nagrywany już podczas, jak sam montaż się odbywał. I tutaj jest taki element, którego wczoraj jeszcze nie było. To są łączenia ścian. Na poprzednich filmach widać, że tu są wypuszczone ze ścian właśnie w tej fudze takie specjalne łączniki do prefabrykacji. Produkuje to firma Pfeiffer. Są to typowo do prefabrykacji, do prefabrykatów betonowych i keramzytobetonowych. Od góry został wpuszczony pręt jako dozbrojenie. Zostało to zaszalowane w dniu wczorajszym i zalane betonem. Dzisiaj czekało nas rozszalowanie, wyrównanie, żeby uzyskać ładną fugę. I przy wszystkich ścianach nośnych górą spawane są blachy jako dodatkowe uciąglenie wieńca, bo tutaj pomimo, że tego, proszę spojrzeć na ścianę zewnętrzną, pomimo, że nie widzimy wieńca, ten wieniec jest, on jest już, zbrojenie jest ukryte w tej ścianie. Tutaj mamy stronę gładką, czyli od dołu formy, a tutaj mamy stronę zacieraną, czyli to jest strona od góry formy, widać, ona potrafi mieć takie różne ciekawe wymazy. Moim prywatnym zdaniem ta strona jest, no, robi na mnie większe wrażenie niż ta strona od dołu formy, która jest taka idealna i jednolita. Zapraszam dalej. Idziemy przez przedsionek do korytarza i znajdujemy się, tutaj mamy część salonową, 3,5-metrowy otwór, idealny pod okno przesuwne, smart slide czy też PSK. Z takich elementów dosyć istotnych, tutaj będzie telewizor, czyli no zbliżmy troszkę, pokażmy. Tutaj mamy taki dosyć fajny, gruby przepust. Ten przepust służy temu, że w momencie, kiedy zawiesimy telewizor, nie będzie tak naprawdę widać tych takich wiszących przewodów. Mamy oczywiście też puszki elektryczne, tutaj będą gniazdko i na przykład internet. Podejścia mamy do wszystkich puszek, oczywiście wykonane dołem, czyli elektryk idzie po płycie fundamentowej, podchodzi i przewód jest wpuszczany bezpośrednio do takiej puszki elektrycznej. W tej części znajduje się oczywiście kuchnia. Mamy wykonane już w płycie fundamentowej podejście. Jest to podejście kanalizacyjne, ono będzie podprowadzone w miejsce wybrane przez inwestora. Warto przed etapem projektowania ścian wykonać już projekt. Projekt na przykład kuchni, projekt łazienki,
tak, żeby z największą dokładnością uwzględnić wszelkie elementy podejść. Zapraszam dalej, pokażemy też. Tutaj w tym projekcie występuje tak. Tutaj występuje pokój, gabinet. Troszkę sobie przejdziemy teraz dalej. Tak, mamy pokój, gabinet. Tutaj mamy taką samą toaletkę. Czyli tu będzie zwykłe WC, umywalka. Bardzo przydatne. Coraz częściej stosowane. I tutaj jesteśmy już w łazience docelowej, gdzie spokojnie zmieścimy wannę, prysznic, pralkę, suszarkę. Jak Państwo widzą, tutaj mamy raz, dwa, trzy, aż trzy podejścia kanalizacyjne, żeby wszystkie urządzenia móc do tego podłączyć. Występują też takie kinkiety, czyli możemy, jeżeli na przykład myślimy o jakimś oświetleniu ściennym, możemy też takie podprowadzenie oczywiście pod kinkiety wykonać. Zapraszam dalej. Tutaj mamy jeden pokój i pokażmy tutaj jeszcze. Jeszcze mamy drugi pokój i tak szukam takiego miejsca, żeby Państwu pokazać, bo zawsze pojawia się pytanie, główne są dwa pytania. Pierwsze, czy ten materiał jest kruchy? No już niestety nie mam młotka, aczkolwiek jest to beton klasy lekkiej, LC16 przez 18 zazwyczaj. Czasami jest to LC22 w przypadku na przykład ścian zewnętrznych albo jakichś nośnych. I nie jest to element kruchy. Kruche są pustaki keramzytowe, z których na przykład są murowane ciągi wentylacyjne, czy też jakieś kominy spalinowe, później z wkładem ceramicznym. A ja szukam takiego miejsca, żeby Państwu pokazać, że to tak naprawdę jest keramzytobeton, a nie jest to sam beton. Może tutaj mój kamerzysta by mi pomógł. O, widzę, że mnie tutaj kieruje. O, tutaj widzimy taki delikatny, odłupany fragment i tutaj widzimy właśnie te kuleczki keramzytowe. Samego keramzytu w keramzytobetonie, bo nie jest to ściana stricte, 100% keramzytowa, samego keramzytu zawartości jest w zależności od tego, jakiej klasy to będzie keramzytobeton, ale z reguły występuje około 50-60% wartości keramzytu, zawartości objętościowej, tak, w całym materiale, w całej ścianie. Teraz, jakie mamy dalsze plany? Za tydzień, czyli to będzie 6 marca, przyjeżdża konstrukcja dachowa, czyli prefabrykowana konstrukcja dachowa, wiązary dachowe. Tam w ścianach zewnętrznych, nośnych są przygotowane specjalne gniazda, gdzie będą wkręcane szpilki do montażu murłaty. My montujemy poprzez murłatę, a już stricte na tym będzie opierał się wiązar. Tydzień później przyjeżdża deka, żeby wykonać konstrukcję. Konstrukcja już będzie, przepraszam, pokrycie dachu, a później przyjeżdżają okna i przystępujemy do prac wewnątrz.